cieplice letnie. Rejon bezsensownych figli i nieustających przyjemności. Nikt tu nie jest w stanie pojąć prawdziwego sensu cierpienia i przypadkowych aktów wstrząsającej, nieuzasadnionej przemocy. No to faktycznie brzmi poważnie, trzeba to z całą pewnością naprawić. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Brad, ja dzisiaj kontynuuję nasze przygody z grą Dungeon Keeper. Dzisiaj będziemy grać w poziom trzeci, nie tracąc czasu, rozpoczynamy. Dobra, oczywiście ustawmy odpowiedni odległość, no i zaczynamy. Zbuduj loch zaopatrzony w skarbiec, legowisko, kurnik, salę treningową. Zadbaj, by pomieszczenia były odpowiednio duże. Ciasnota nie ma najlepszego wpływu na morale twych sług. No dobra, nie ma sprawy, to tak też będziemy dbać. Czy mamy gdzieś portal tutaj? Mamy portal, dobra. Czyli krótko mówiąc, musimy działać szybko. No to trzaskamy tak. Pierwsze co zrobimy, to musimy się tu tak. Budujemy tutaj skarbiec, taki spory całkiem. To nie, a tutaj już zaraz, no tutaj już możemy sobie trzaskać legowisko, co nie? Czyli tu będzie legowisko, no powiedzmy, że takie, niech będzie. No takie legowiezeczko. Tuż obok będzie musi być gdzieś kurnik, a pomiędzy tymi budynkami tak planuję postawić siłownię. Czyli powiedzmy, tu będzie siłownia. O. Tu będzie z możliwością tutaj ewentualnego rozszerzenia się. No myślę, że tutaj, no gdzieś tutaj postawimy jeszcze kurnik. Powiedzmy, że tutaj będzie też taki kurnik, że po prostu chodzi o to, żeby stwory po prostu blisko miały. O, to jest ten. Niezniszczalna skała. O, nie wiedziałem. No to może trochę utrudni sprawę. Bo chcę, żeby kurnik był koło gdzieś siłowni. No dobra. No tak, weź szybko to, tak. Trzaskamy to tu. I teraz tak, już dawaj, wydobywajcie już to złoto, bo dużo złota jest potrzebujemy. Będę musiał stworzyć też szybko troszkę chochlików. Dawaj. Duży skarbiec się przyda, bo tu sporo złota jest. Dobra. A, tu jeszcze teren nie zajęty. No szybko, szybko, dawaj. Już, tutaj, do roboty. Kopać. Poczekaj, stworzymy sobie jeszcze jednego chochlika może. Ile one kosztują? A, no jak... za mało złota. Nieprawda. A, 900 kosztuje stworzenie jeszcze następnego. Dobra, oni troszkę nazbierają, no i jeszcze sobie troszkę potworzy tych chochlików. Chodzi tutaj, wiecie, ważne jest, żeby... O, właśnie. No właśnie, i jeszcze może jednego, i jeszcze może jednego. Ważne, żeby po prostu tych chochlików troszkę tu było. No i teraz, kiedy już chochliki tak naprawdę są wybudowane, możemy już pomału zajmować się podstawowymi elementami, czyli, krótko mówiąc, zaczynając tutaj od leża. Czaskając jeszcze gdzieś tutaj obok musi być kurnik. Kurnik musi być blisko leża, jakby nie patrzeć. W ogóle to połączmy, może to będzie takie połączone. No nie wiem, tutaj gdzieś chciałem kurnik trzasnąć tak naprawdę. O tutaj powiedzmy. Nie wiem, właściwie trzaśnijmy może jeszcze jednego chochlika, który to wykopie z łaskawie. Ach kurczę, co za debil. Ja tu proszę o jedno, a on swoje. No i możemy się pomału dokopywać już. Tak, nie, momencik, bo to jest jakoś tak dziwnie zrobione. Stąd można tylko, widzicie? Dobra, może się uda, zobaczymy za chwilę. Tylko tu musi jeszcze mój chochlik łaskawie, jeden z moich chochlików musi łaskawie to wydobyć. Nie wiem, stwórzmy tu może jeszcze jednego chochlika. O, który to właśnie wydobędzie sobie. No dobra, tutaj już bez problemu się dokopiemy. O, i tu będzie coś, tu będzie kurnik ogólnie rzecz biorąc. Ja go za chwilę trochę powiększę, bo on jest teraz chwilowo jest malutki. No ale to będzie kurnik. Trochę go powiększymy, żeby jednak mimo wszystko był większy. No i tu stworzymy siłownię, co nie? Już? Cholera, niedobrze. A nie, już się przestraszyłem, że wejście mają tutaj na myśli, że nas, że my jesteśmy atakowani, a to cały czas chodzi na tutaj... mówiącemu narratorowi, że chodzi o wejście, w sensie o portal. To mnie naprawdę to jest bardzo mylące. O kurczę, ile złóż. No dobra. Tutaj kilka chochlików zajmuje się wzmacnianiem ścian, to dobrze. No, oczywiście tu zbudujemy siłownię, ją za chwilę powiększymy troszkę w tą stronę, żeby ona jednak mimo wszystko trochę większa była. Bo siłownia musi być spora. No i tutaj też powiększymy, no to też powiększę, wiecie co? Nie, powiększcie to. Kurnik też musi być całkiem spory, żeby stwory mogły naprawdę
solidnie zjeść. Dobra, no i tutaj kopią już. Tutaj wybudujemy za chwilę. Ja bym tu jeszcze wybudował właśnie kolejny sam właściwie skarbiec. O tutaj powiedzmy. No tutaj tak przy portalu myślę, że będzie klimatycznie. No tu wybudujcie, tam będziecie biegać przez całą mapę, nie ma sensu. Tu wybudujecie sobie taki mikro skarbiec powiedzmy. Nie ma sensu biegać na drugą stronę mapy, po jakiś tam, po do skarbca. No, siłownię tutaj też powiększymy, żeby stwory faktycznie miały gdzie pokazywać swoje zdolności. No i polepszymy też troszkę kurniczek, wiecie, żeby pomieszczenia mimo... ...większego legowiska. A, okej, okay, dobra, masz rację. O legowisku bym zapomniał prawie. Najednadszy czas budowy biblioteki. Jest to miejsce projektowania nowych urządzeń, komnat zaklęć. Zbuduj bibliotekę co najmniej tak dużą, jak inne pomieszczenia. Jeżeli uczeni lubią spokój, umieść zatem bibliotekę z dala od ruchliwych korytarzy. Czyli krótko mówiąc, biblioteka... O cholera, pomyliłem się. Coś mi ręka zniknęła jakby. Ta ręka, która mi dawała możliwość budowy ładnej. Nie ma jej. Czyli tak, bibliotekę trzeba zbudować z dala od ruchliwych pomieszczeń. No dobra, to ją, wiecie, wciśniemy może bibliotekę, może tutaj, tutaj wciśniemy? Tu, za tym wciśniemy. O, tutaj sobie trzaśniemy taką bibliotekę. Co nie? I tutaj będzie biblioteka właśnie. Ona będzie tylko miała połączenie z kurnikiem. Żeby nikt do niej nie przychodził przypadkiem. No i tam właśnie zbudujemy sobie bibliotekę. Myślę, że to będzie dobry pomysł. A tutaj, ludzie, zapomniałem chokliki, kopcie to. Nie można się tak obijać, szybko. Już, kopa, kopa. Tutaj powiększymy troszkę skarbiec nasz, żeby był troszkę większy. No i tutaj chochliki już mam nadzieję, że to wykopią szybciutko. O właśnie, bo zapomniałbym. Ważne jest przecież, żeby się zapisywać, a ja w tej grze jeszcze ani razu się nie zapisałem. Więc może zapiszmy się tutaj. Zapisana. Właśnie na ten save. No dobra. O proszę, tutaj ładnie już teraz zrobione. No to trzasku trzask. Trzaskamy sobie bibliotekę. Zaraz powinien nowy stwór przybyć, albo... Czarnoksiężnik, jak nie mam. Powiększmy jeszcze ją może troszeczkę. To tak, twoja nowa biblioteka zwabi takie istoty... Och, kurczę, coś ten. Takie istoty jak czarnoksiężnicy, którzy są zainteresowani badaniem magii, projektowaniem podziemi. Ci źli magowie to prawdziwe mole książkowe. Biegle władają też czarami. Dobra, i ogólnie rzecz biorąc, dzięki temu będziemy mogli troszkę udoskonalić nasze czary. Zresztą tutaj widzimy, że jest już jakiś znak zapytania. Czyli krótko mówiąc, nasi dzielni czarnoksiężnicy będą troszkę mogli pobadać sprawę i dzięki temu się wzmocnić. Swoją drogą ci się obijają, więc do siłowni ich. To ważne jest, żeby jednak oni też trochę ekspili, a nie, że tylko trolle póki co, tak? To są początkujący demon na razie tylko ekspi. No nie, a czarnoksiężników zaraz wsypiemy do biblioteki, żeby jednak zaczęli coś odkrywać pomału. Wiadomo, że exp też jest bardzo ważny. Musimy o tym pamiętać oczywiście. Dobra, mam już naprawdę sporo całkiem złota. Oczywiście zawsze może być więcej. Dobra, to teraz sobie jeszcze, wiecie co, powiększmy może troszeczkę bibliotekę. Ona, żeby była właśnie 5x5 miała... O właśnie, taka myślę, że będzie ok. No i patrzcie na to. I tutaj ogólnie czarnoksiężnicy badają całą sytuację. Wołń tajemnej wiedzy zwabiła do twojego podziemia chwyciwego czarnoksiężnika. Nie zapomnij, że trzeba czasu do czasu szkolić. Dzięki umiejętności rzucania czarów są znakomitymi w walce o odległość. No właśnie, czarnoksiężników też będziemy musieli pamiętać, że trzeba ich tutaj szkolić. No ale to się zajmiemy tym za chwilę. Na razie niech trochę faktycznie pobadają. Niech odkryją ten czar, a potem ich wrzucimy do miejsca szkolenia. Dobra, w ogóle popatrzmy na mapę, jak nasza mapa wygląda. O, tu jeszcze jest duży zasób złota. A tu jest coś ciekawego, co nie? Chyba pójdziemy w tamtą stronę. A, tak wygląda ciekawie to, więc myślę, że będziemy się tam zagłębić. Ja się zapiszę. No, tu się zapiszemy już na kolejny save, powiedzmy. Zapisana. I bardzo ciekawi mnie te pomieszczenie, widzicie? Coś tu jest jakby ukryte. Nie wiem, czy to jest właśnie siły zła tam są, ale mam ochotę to zbadać, dlatego tam w tamtą stronę pójdziemy kopać. No, dawaj chochlika. Dawaj, kopiemy. Co się będziemy ograniczać? No, dawajcie chochliki. Zbadamy tą sytuację całą. Gdzie to jest? To jest trochę niżej. No dobra. Troszkę przesadziłem. Ale to będziemy... O, będziemy tutaj iść wzdłuż i tutaj się dokopiemy. Może to jest jakiś tajny bonus tutaj znajdziemy. No, warto zawsze to sprawdzać, zanim jednak opanujemy całą krainę, to może... Nowe zaklęcie. O, nowe zaklęcie zostało opracowane. Do badań. Przyspieszenie... Przyspieszać
potwora zwiększa szybkość działania twoich stworów. To się wydaje ciekawe. Ciekawe, czy many też na to zużywa. Załóżmy. O, że szybciej, widzicie? Ale to chyba też złoto na to leci. Ogólnie tu zauważyłem, że wszystko się złotem tutaj płaci. No ale zobaczcie teraz, dzięki temu moje stwory chyba będą szybciej ekspić, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, co jest napisane. Twoje badanie przynoszą owoce. Wynaleziono zaklęcie o nazwie przyspieszacz. No kurczę. Przyspieszać. Rzuć je na jakiegoś stwora i obserwuj to wspaniałe przyspieszenie. Efekt czaru mija po jakimś czasie. No czyli krótko, to jest takie coś przyspieszenie, że na przykład szybciej nasze stwory ekspią. Swoją drogą, co nam to dało? Aha, dobra, zaraz się dokopiemy. Oczywiście na końcu nasze chochliki zrezygnowały. Tutaj jest trochę tak ciemnawo, więc nie widać. To jest jakieś pomieszczenie dodatkowe. Dobra, zapiszemy się jeszcze przed ostatecznym dokopaniem się do tego. No, niech będzie nas safe trzeci, co tam się przejmujemy. Zapisana. Cóż, jakiś taki czuję, że jakiś bonus będzie. A tymczasem, czy czarnoksiężnicy ekspią? No właśnie, obijają się, już, ekspić. Ekspić, to jest bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego powiększymy może jeszcze trochę siłownie. O, a teraz zobaczmy, gdzie się faktycznie nasi... O proszę, mała siłownia, nie wiem, czy to dobrze właściwie, bo... przepraszam was bardzo, kto tu będzie chciał normalnie będzie tutaj chodzić? Chyba nikt. No ale dobra, nowa siłownia jest, że tak powiem... No super, tylko ona jest jakby trochę daleko, nie uważacie? Ale nie, wiecie co nam przyszło? Przyszło nam dwa kościotruby dodatkowe, fajnie. Czyli znaleźliśmy sobie takich dodatkowych pomagierów. Ich też wrzucimy do siłowni. Kościotrupy ogólnie chyba nie wymagają, nie wiem czy w tej części tak samo, ale na przykład w Dungeon Keeper 2 kościotrupy nie wymagały legowiska, nie musiały też jeść, one tylko były, rzucały się w wirwalki, aż do śmierci. Mam nadzieję, że teraz jest tak samo. Co do tej siłowni, ja ją zniszczę, ponieważ nie ma sensu, żeby tutaj ktokolwiek przychodził. Jeszcze ktoś stwierdzi, że to super pomysł będzie, żeby tutaj przyjść. No a zarobimy troszkę na tym biznesie, na pewno. No. Żeby nikomu przypadkiem nie przyszło do głowy, żeby tutaj wpaść w odwiedziny jakieś. Więc zniszczyłem to. Znowu się zapiszemy tu, no. I teraz tak, popatrzmy na mapę. Tu mam jeszcze troszkę złota. Wiecie co, możemy się w sumie dokopać do tego złota, bo w sumie co nam tam. Ale pójdziemy tym przejściem, żeby nie od serca bezpośrednio się dokopywać, tylko tędy. Przy okazji to nam da taką dodatkową ochronę. No i tutaj myślę, że do złota będzie spoko się dokopać. O właśnie, i te całe złoto będzie trzeba wydobyć. O właśnie, żeby mieć to zapewnione. Dobra, nasze stwory cały czas trenują. Zobaczmy, jak tam im idzie. Porzucajmy może trochę czaru przyspieszać. O, patrzcie, jak teraz nas opieprzają. Tutaj przyspieszmy ich trochę. O, patrzcie, jak szybciutko ten, jak reagują, jak szybko ekspią dzięki temu. Dobra, nie jestem też bogaty, więc może tak nie szarżujmy z tym czarem, ale... fajna sprawa ogólnie rzecz biorąc. O, a tutaj nasze chochliki w końcu się dokopały do kolejnego złota, więc sobie troszkę powydobywają. No i co, no chyba czas będzie troszkę trzeba poeksplorować, co nie? Poszukać złowrogiego, bo już tak naprawdę mam... No, prawdę mówiąc, już mam większość rzeczy opanowanych, tak jak powinny być zresztą. O kurczę, coś się przedarło przez mur. Szukamy? O, są mi wrogowie, dobra. Czyli krótko mówiąc, chyba znaleźliśmy miejsce naszych wrogów, nareszcie. Dobra, będzie trzeba rozpocząć walkę w takim razie. No to się szybciej tylko zapiszemy na kolejny, jeszcze tutaj, na kolejny save. Gra zapisana. No i rzucimy tu może kilka wrogów, którzy z chęcią tutaj sobie powalczą. No, wrzućmy nich, oni są tacy zawsze chętni na walkę. Myślę, że sobie powinni bez problemu tutaj poradzić. Nawet żuczki powinny sobie tak naprawdę po... Tych też rzućmy. No i tych. Twe sługi wygrywają. Tego zabierzmy, bo ten ma mało życia, więc rzućmy go gdzieś tutaj. Jak idzie? Chyba całkiem nieźle. Zaatakowano twoje stwory. No wiem, że zaatakowano. Twe sługi wygrywają.
Dobra, sytuacja jako taka została opanowana. Ja zauważyłem, że dużo z nich złota wypada, aczkolwiek te złoto się ciężko zbiera, szczerze powiedziawszy. Bo można byłoby zbierać te złoto na przykład i zanosić je do naszego skarbca. Dzięki temu jeszcze bardziej byśmy zwiększyli zasób naszego złota faktycznie. No ale nie wiem, czy to jest konieczne. Dobra, chwilowo dużo osób się obija, więc tutaj szybko do szkoleniowni. No i tak, mam nadzieję, że chochliki szybko się zajmą tym złotem, uporają się, jeszcze trochę ich zostało. Może stłuczmy kilka dodatkowych chochlików. No i żeby się zajęły mimo wszystko eksploracją dalszą. O, super, ulepszaniem ścian się zajmą. A mi chodzi o to, żeby, dobra, w sumie ci zaraz wykopią złoto, więc już jak wykopią złoto, to już się znudzą i zaczną troszkę eksplorować. O to mi głównie tutaj chodzi, żeby jednak zaczęły jakieś eksploracje robić, chochliki. Bo w końcu ja ten poziom muszę w końcu ukończyć. No, dobra, czyli gdzieś stąd pewnie są, jest tu, gdzieś tutaj jest władca, to nie? Ja jeszcze tego nie zdaję sobie z tego sprawy, ale chyba tak właśnie jest. Zobaczmy jak tam poziom. No, powiem tak, że poziom naszych pomagierów jest już całkiem wysoki, zauważyliście? Myślę, że z takim poziomem na lightowo pokonamy... leży posiekana na plasterki i daje rozkoszne poczucie władzy, ale z pewnością nie upłynie dużo czasu, nim ich szef wyśle następny oddział. No dobrze wiedzieć, w każdym razie jest dobrze, bo z taką armią jaką teraz mam i z tym levelem myślę, że bez problemu pokonam kolejnego strażnika, władcy strażnika. Tak mi się wydaje i chyba raczej tak będzie. No czy tak faktycznie to się okaże? Odeślemy cię do krainy cieni, strażniku. Wróg przedarł się przez mury. Zaatakowano twoje stwory. Dobra. Naciąga władcę tej krainy, tutaj się znowu zapiszemy. Gra zapisana. Znowu się zapiszemy. Tak ciekawości, o którym, gdzie się tutaj to kto przedarł? Zaatakował moje stwory. Nie wiem o czym tu była mowa tak naprawdę. Przedarł się przez mury. Nie wiem, nie jestem pewien o co tu chodzi, bo tutaj tylko widzę, że są stwory. Dobra. Czyli krótko mówiąc, możemy chyba spokojnie już atakować. Możemy spokojnie atakować tutaj tym oddziałem. Myślę, że spokojnie dam radę. Myślę, że spokojnie pokonamy tutaj władcę. Mamy tak wysoki level, że to jest kwestia czasu. A nie, to jeszcze nie koniec. Patrzcie, władca jeszcze żyje. Dobra. Dawaj. Wow, jak go zmietliśmy z powierzchni ziemi, widzieliście? Ale to nie był władca krainy tej, tak? Walka. Zaatakowano twoje stwory. Tutaj chyba się ktoś... Nie, tu się nie przebił. Nie wiem, gdzie się przebił. Tutaj. Jakiś drobny, nie wiem, kto to tak właściwie jest. Jakiś po prostu... Twe sługi mikro... wygrywają. Podbiłeś to królestwo. No dobra, i znów odniosłeś sukces, gospodarzu. Wszystkie te zwłoki użyźnią glebę w twoim kurniku. Posłużą także jako przestroga dla innych upartych i natrętnych poszukiwaczy szczęścia. Zwycięstwo, kraina jest twoja. Nasili stracje, by przejść do następnego poziomu. O, tu jeszcze przejmujemy oczywiście teren, nasze chochliki przejmują, bo teoretycznie możemy cały czas kontynuować. Tutaj w ogóle złoto, tu ja nie wiem co to jest w sumie. To jest jakaś taka powiedzmy baza tutaj głównego złego. W każdym razie tak właśnie chochliki przejmują ich bazę. Co nie? No dobra, chyba nie ma sensu tu już pozostawać dłużej. W końcu ukończyliśmy poziom. No i tak wygląda tym razem. Czyli zwabione stwory 12, wydajność 82, czas 1056, styl 81 i ocena 5475. No cóż, jak zwykle sobie poradziliśmy całkiem sprawnie. Ten poziom był, znaczy z każdym levelem jakby są coraz trudniejsze poziomy, aczkolwiek jeszcze nie odczuwam tej jakiejś trudności, ponieważ póki co mi idzie bardzo ładnie tak naprawdę i wszystkich pokonuję bez najmniejszych przeszkód. Jak będzie później, to się wszystko okaże. Zaczyna być coraz ciekawy, już dzisiaj na przykład znaleźliśmy jakieś dodatkowe pomieszczenie. Na następnym poziomie możemy jeszcze więcej rzeczy znaleźć. No, tutaj oczywiście każe nam się znowu podpisać. Dobra, nie będę już się podpisywać, bo nie widzę sensu. Okej. Okay. Ja to widzę.
Przykładny handel wymienny pociągnął tu za sobą niebywałe rozplenienie się poczucia wspólnoty i nadmiaru zadowolenia. Nawet gruboskórny troll nie wytrzymałby takiego współczującego i ofiarnego sąsiedztwa dłużej niż 4,5 minuty. Krótki i zachęcający opis naszego narratora, no ale zanim jednak przystąpimy do tej misji, to zakończymy w tym optymistycznym akcencie. 3 poziomy za nami, a jeszcze wiele przed nami. Na te wszystkie levele, jakie są przed nami, oczywiście serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Zachęcam do komentowania, do udzielania różnych sugestii, rad, no i tak dalej, i tak dalej. A poza tym to życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych częściach. Cześć wszystkim!